Chodź tu, mały, Kubuś, mały. Kubuś, co ty robisz? Kubuś, co ty robisz? Wyjąłeś stamtąd! Co to jest? Mati, co się stało? Co? Gdzie ty jesteś? My jesteśmy. Co to jest? Kubuś, co się stało? Co to ma być? To jest jakieś nienormalne. Co to ma być? Witajcie, ja nazywam się Marcel i zapraszam na kolejny odcinek Rodzinki. Niebawem ruszamy ze sklepem z koszulkami i gadżetami. Oto nasze wzory. Jeśli ci się podobają, to teraz zostaw łapkę w górę, bo ostatnio totalnie rozwalacie system. Kanał wraca do życia. Dobijcie 5000 łapek, co to dla was? A już w czwartek o godzinie 14 zobaczycie kolejny film. Zaglądajcie na naszą kartę społeczności, na której pytamy was często, co chcecie oglądać i czasami organizujemy jakieś konkursiki. Zaraz, czy twój przycisk subskrypcji jest czerwony? O nie, ty tak na serio? Musisz zmienić go na szary. Kliknij, by on zmienił się na kolor szary. Tylko w ten sposób będziesz w naszej ekipie i nie przegapisz żadnego odcinka. Kochani, mamy taki pomysł, by pojechać w tym roku na PGA. Na naszym stoisku DC Studio będą książki, plakaty, koszulki i z każdym chętnie pogadamy. Czy chcecie, byśmy pojechali w tym roku na PGA? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu DC Studio na PGA 2019. Napiszcie taki komentarz. Gdy będzie ich tysiące, to mega nas zmotywujecie. A teraz zobaczcie, jaką straszną przygodę przeżyliśmy ostatnio. A powiedz, synku Bambus, jak się piesek nazywa? Bambus, pięknie, Bambus, chodź, wyjdź na chwilę z wanny. Bambus, chodź. Tata ci puści wodę, no i kąp się tutaj. O, ktoś dzwonił. Nie uduś się tylko, siadaj sobie, synku. Bambus, do Kubusia. Waruj z Kubusiem, waruj tam, pilnuj Kubusia, Bambus. Tak, kąpcie się razem, dobra, zaraz przyjdę, tylko otworzę. Już idę. O, dzień dobry. O, cześć Marce, cześć. Cześć Marce, chodź, wejdź, zapraszam. Dziękuję. Co tam słychać? No, pożyczyłbyś 50 zł. O kurczę, no wiesz co, to było ten, zobacz, chodź Mati, chodź, coś ci pokażę, wiesz, to znaczy, nie, no bo patrz tam, kurczę, wiesz co, no dobra, no może bym ci pożyczył, ale powiedz mi tylko, bo ja też nie przelewa mi się, słuchaj, ostatnio w tym szpitalu ledwo co wypłacają. No, tak. Czekaj, tylko sprawdzę, czy się synek nie topi. Dobrze. Hej, jak się bawisz, uspokój się, jak się bawisz? Dobrze się bawi. Dobra, chodź Mati, chodź tutaj, stań sobie, bo ci nie będę słyszał. Tak. Spokojnie, Bambus, spokojnie, puść pana, puść, siad. O, nie, siad. Słuchaj, ja lubię bardzo. Siad. O, to weź tam, a powiedz mi, bo ja wiesz, jakby, wiesz, ja będę mył tutaj Kubusia, a ty powiedz mi, bo nie chcę wypytywać, po co ci to jest i tak dalej, ale jakbyś mógł... Ale, to ja ci tak powiem, no, znamy się, bo to ja nie mam kasy, wiesz, jakby ja pożyczę ci te pieniądze, ale nie wiem, to ważne jakiś jest, przepraszam, że tak wypytuję. No, wypytuję. Właściwie, no, nie, no, nic się nie stało, słuchaj. Kubuś, spokojnie. Nie jest to za bardzo ważna rzecz, bo... No. Lena mnie męczy, ja... A, co mnie gryzie? Bambus, siostąd, wyszedł stąd, już, Bambus, uciekaj. Już, Kubuś, spokojnie. W McDonaldzie, słuchaj, jest klaun. Co? Lena mnie tak męczy, żeby czekaj, tam pójść. Czekaj, bo ja mam ostatnio z klaunami na bakier. Jak to w McDonaldzie jest klaun? No, normalnie Kubuś, spokojnie. Klaun tam jest, ale on mi się strasznie nie podoba. On jest jakiś dziwny, no słuchaj. Nie, słuchaj, no, jeszcze tak... coś mi się w tym mieście nie podoba. Kurczę, dobra, Kubuś, chodź, wyłazimy, koniec kąpieli, wyłazimy, tutaj... Au, sam wpadłem do wanny przez ciebie. Przestań, Kuba, po prostu słuchaj, teraz się wyczekaj, gdzie jest ręcznik jakiś, słuchaj, sam zostałem z dziećmi w domu, wiesz jak to jest, nie? Dobra, gdzie jest Kubuś, no, tak, Kubuś, tak. Kubuś, chodź, wycieram cię ręczniczkiem, o, dobra, chodź Kuba, już, do swojego łóżeczka, chodź Mati ze mną, chodź, ja ci zaraz mleczko ci zrobię, chodź tu, Kubuś, nie tam, Kubuś, chodź. Chodź za tatą. Patrz, jak już ładnie chodzi z Kubania. Do łóżeczka. Brawo, siedzisz, dobra. O, chodź, Mati, siadaj sobie na fotelu. Bambus, pod, nie wchodź tam do niego. Albo dobra, wejdź, co jak chcesz. Dobra, słuchaj, Mati. Mówisz, bo ja powiem ci ostatnio, że byłem tutaj z dzieciakami w kinie i taka sytuacja była w tym kinie, słuchaj, że myśmy się takiego, wiesz, niby taki manekin klauna był, ale tak, żeśmy się go wystraszyli. Tu coś mi śmierdzi, słuchaj, w tym mieście. Ja nie wiem, coś tutaj z klaunami mi nie pasuje. Wiesz, ja ci powiem tak, ja ci nie tyle nawet pożyczę, tylko pójdziemy razem do tego maka, sprawdzimy tego klauna, żeby nam się przypadkiem tam na dzieci nic nie trafiło. No nie? No właśnie, no dokładnie. A, słuchaj, a propos kina, nie? No. Ja ostatnio byłem z Leną i
Słuchaj, tam jakieś dziwne, naprawdę w tym kinie się, no, nie tylko ten klaun, ale to tam są jakieś dziwne magiczne. To kino jest w ogóle jakieś takie, to już w ogóle, słuchaj, to kino, w ogóle to miasto schodzi na psy powoli, znaczy nie na ciebie, Bambus. Dobra, Kubuś, mógłbym cię prosić, żebyś Kubusia tutaj, załóż mu to jakieś ubrania, a ja pójdę po te pieniądze, dobra? Dobra. Kubuś, co ja ci tu mam ubrać? Okej, gdzieś miałem te drobne. Skarpetki, dobra. Dobra. Mam już te pieniądze, jak tam, ubrane? Dobra, Kubuś chodź, ubrany. Kuba, wujek Mati cię ubrał ładnie, chodź, idziemy. Słuchaj, Kubuś, chodź. Kubuś, idziemy do Mindonalda, co ty na to? Mindonald! Tak jest, jak mama, tylko jest jedna umowa między nami, znowu męska umowa, nie mówisz mamie, że byliśmy w Mindonaldzie, bo bym mnie przechrzciła. Chodź, Bambus, idziesz z nami, bierzemy Bambusa? Kubuś, bierzemy Bambusa? No to pięknie, dobra. Ale wy macie tego psa, on chodź. Sam drzwi otwiera. A on umie wszystko. Słuchaj, gdzie on jest? Bambus! Właśnie, Bambus tam gdzieś wasz poszedł. Bambus! No patrz, uciekł. No. Co ty robisz, pieronie? Mam dwóch pieron. Synek, chodź tutaj, trzymaj się taty, za rączkę z tatą. Za rączkę, chodźcie, idziemy. Na szczęście mamy, słuchaj, Mati tego McDonalda blisko domu. Nawet nie będziemy musieli samochodem, albo podjedziemy samochodem. Wiesz, trzeba się czasami polansować w tym mieście, wiesz. A powiedz mi, jak tam u was w ogóle? Ciężko w tym na tej straży dalej nie płacą tak, jak nie płacili? Nie no, słuchaj, troszeczkę lepiej. Podwyższyli nam wypłatę o jeden grosz. Udało ci się córkę wyprawić, Boże, przepraszam, siostrę, udało ci się siostrę wyprawić do tej szkoły? Tak, udało się, ale słuchaj, nadal mam problemy. Ja już z dyrektorem byłem zapraszany na 5 rozmów, nie? No słuchaj, jak one wywaliły tą szkołę, to bez nawet. Dobra, chodź, siadamy do auta. Siedzicie wygodnie? Tak. Bambus, nie tyle. Wow! Matko, nie przyjechałem prawie. Nie tyle. No to żeśmy daleko przyjechali do tego McDonalda. Dobra, wysiadamy. Kubuś, chodź. Chodź, Kubuś, gdzie ty jesteś? Kubuś, Bambus, ty tutaj zostajesz, nie wchodzisz do restauracji. Bambus, zostaw, bo... Chodź tutaj, do żywopłotu. A weź się usiąść. Tutaj, ja cię tu przypinam. Dobra, chodź, Marcin. Waruj. Dziwny, patrz, drzwi są otwarte. Zobacz, plakaty, wszędzie są w mieście, te drzwi są otwarte. No, to McDonald, to normalne. Dzień dobry. Dzień dobry, Big Maca, Kubuś, chodź tutaj, siądziesz sobie. Kubuś, siądź sobie tutaj z wujkiem Matim, a ja się tutaj przejdę, słuchaj, dookoła McDonalda i poszukam tego, wiesz, tego klauna, nie? Tutaj no dokładnie, dobra. Siadaj, Kubuś, siadaj i gadajcie sobie, no. A ja Kubuś, idę. Co ty na to? Pójdziemy zobaczyć zabawki? Nie. Szukamy klauna. Dawaj, odpinam cię, szukaj tego klauna, szukaj. O, dobrze, Bambus, chyba złapał trop. Tutaj? Tu, Bambus? Coś tu! O nie! Bambus, czy mi się coś przewidziało? Dobra, piesek, dobry pies, chodź, ja wracam do Matiego powiedzieć im, chodź tutaj, Bambus. O kurcze, dobra. Mati. No i tak to było, Kubuś. Tak. Mati, Kubuś, słuchajcie. Nie wiem, czy mi się coś nie przewidziało, ale normalnie, tam normalnie za tą ścianą, za którą teraz siedzicie, widziałem jakby właśnie Klauda. Klauna widziałem. Ale musimy powiedz, to że to chociaż był taki normalny klaun, taki przyjemny. Słuchaj, najpierw pożyczę ci te pieniądze, trzymaj. O, dzięki, wielkie dzięki. Masz. To tylko najpierw musimy, Kubuś, chodź z nami, trzymaj się taty blisko, my tutaj, mam nadzieję, że ten pracownik, wiesz co, to zróbmy tak, ty zamów Big Maca, a ja tam z Kubusiem wejdę, dobra? Okej, zagadaj go. Kubuś, dobra. A my idziemy, chodź. Dzień dobry, poproszę tego Big Maca, Bambus. Tak, dokładnie, Big Mac to będzie chyba najlepszy, ten pan sobie tam weźmie, odniesie resztę. Chodź. Dobra, chodźcie. To poproszę tego Big Maca. Właśnie. Mały zestaw powiększony i może jeszcze... Dobra, okej, zaraz przyjdzie do nas. Co to ma być? Co to jest jakieś tajne... O! Pieniążki! Kubuś! Nie! Co się nie! Tam dzieje? Kuba! Synku, jesteś, piesek, jesteś. Co to jest? Mati, co się stało? Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Kubuś, co się stało? Kubuś, co się stało? Padliście, moi mali. Co? Ja zacznę się. Ty, to jest? To jest ten sam porąbaniec.
Dobrze. Bambus, o, spokojnie. Kurek, spokojnie. Jaka zabawa. Jaką chciałam. Zasady zabawy są bardzo proste. Znowu zaczynasz tych psycholów chory. Uciekniecie, wygrywacie. Zamknijcie. Umrzecie, przegrywacie. O nie. Dobrze, a więc niech zabawa się zacznie. Oddaj mi mojego syna znowu. Ty chory, chory. Dostaniesz, jak uda ci się uciec. Dobra, ale to co mam nie zrobić? Stanie. Tam mam ich. Chory malowańcu. To jest chyba proste, no po prostu musisz przyjść tam na koniec i uciec, no to jest proste. Dobrze, dobrze, dobrze. Mati, musimy przejść ten parkour. Co? Przejść? Parkour? Ja nie parkourzyłem od czwartej klasy. Słuchaj, to jest ten sam klon, którego spotkaliśmy w kinie. To jest prawdziwy potwór, rozumiesz? Dobra. Pies! Bambus, trudno, idziesz jako pierwszy. Dawaj, próbuj to robić. Dajesz. Spokojnie, skaczesz, bo już uratujemy cię. Skaczesz, no uratujemy. Już. Dobra, to ja spróbuję. Masz tutaj... O! Bambus! Bambus! Nie. Gdzie on teraz jest? Co ty z nim zrobisz? Powiedz, że on żyje. Powiedz, że on żyje, że gdzieś jest w jakiejś twojej komnacie chorej, psychicznej. Proszę cię, zobacz, powiedz tak. Później. Dobra. Dobra, to teraz ty. No, dobra. Trzymaj się. Jest. Dobrze. Dobrze, schowałeś się. Spokojnie, Kubuś. Kubuś, tata zaraz się przyjdzie. Dasz radę. Dobra, teraz ja, uwaga. O kurde. Dasz radę. Tak. Jest. Tego nie przewidziałem. No ale dobrze. Z następnego się przejdziecie. Jak nie przejdziemy? Musimy przejść, żeby uratować Kubusia. Okej. Okay. O co tu chodzi w tym? O co w tym chodzi? Dobra. Dobra. O! Strzała. Dobra. Dobra. Mam pomysła. No, jakiego? Dobra. Dobra. Ała, spokojnie. 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 Da się. Dobra, da się jakoś przejść. Spokojnie, Kubuś. Spokojnie. A teraz co, tędy? Dobra, tędy? Dobra, dawaj, możecie... jedziemy. Kubuś, ja raz tam cię dojęcie. A co to? Co to ma być? To jest jakieś nienormalne. Co to ma być? Co to jest? Czekaj, tu jest jakieś przejście. Tu jest jakieś przejście. Idę sprawdzić. Bardzo. O matko, po tym się dochodzić? Jak spadniemy tam, to się zniszczymy. Mati, a ja to ja nie wiem, co to jest. To ja jest też nie wiem, zobacz, co tam leży. Kompletnie. Dobra. Zobacz, co tam leży. Co? Co? Tam coś o nie, tutaj już ktoś był. On terroryzuje to miasto, pokryje mu. Mówię ci, że ten clown jest teraz w mieście. Naprawdę, to nie był żaden horror, który nam się przyśnił. To jest jakaś, jesteśmy pod wpływem jego iluzji, czy coś, nie wiem. Dobra, słuchaj, Mati, musimy próbować tam przejść. Jesteś strażakiem, dobra, jakoś dasz radę. Ja jestem lekarzem, dobra, damy radę. No, skacz pierwszy. Mat! Twoja noga! Jesteś cały pocharatany, dobra. Teraz ja spróbuję. To unosi! To nie! To unosi! Ale dobra, da się, da się. Jakoś trzeba na drugą stronę przez... Trzeba przelecieć od razu! O, dobra, jestem na drugiej stronie! Mat, spokojnie, mat, do wyjścia, spokojnie. Dobra, jestem na tym drugim szczeblu. Dobra, chyba mi się uda. Jestem. Cię kręcę. Jestem już prawie, Mat. Ja już prawie jestem, a ty? Ja też już prawie. O nie. Jestem. Jestem. Mat, teraz ja jeszcze muszę. Jak ty to zrobiłeś? Jakoś tu poleciałem po tym zygzakiem, tak jak tu było. Dobra, spokojnie, teraz idę na gazie, dobra, patrz, jestem, i co teraz? Dobrze, dobra. I teraz tu się jakoś odbiłeś, czy co? Tak. Kurde, no, o, nie. Prawie byłeś. Dobra, jestem! Jestem! Udało mi się, matko. Co dalej? Nie wiem. Synu. Nie, jesteś tu, jesteś, Kubuś, wyjdź! Jak to otworzyć? Co? To jest prosta zagadka, musisz wydać jedną z dźwigni. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobrą. Kto do nas mówi? Tu są jakieś dźwignie. Jeśli wybierzesz dobrą, otworzysz drzwi, już otworzy się zapalnia, którą będzie mógł twój syn... Ty horror, ty jesteś jakiś nienormalny, ty wynoś się z tego miasta! Jeszcze ważne jest, żeby powiedzieć, że jak wybierzesz złą, to twój synuś usmaży się żywcem. Nie. Kubuś, posłuchaj mnie. Idź tam wróg. Tu jest jakieś coś, to idź tam wróg. Ty też tam idź wróg, dobra. Którą dźwignię polecasz? Którą dźwignię, matko? Nie. Dueliche, fake. Nie odliczaj, to jest to, ja muszę wybrać. Odejdź, odsuń się. Która dźwignia? Dobra.
Kobieta! Żyjesz, Kubuś, żyjesz? Okej, okay, nic się nie stało. Okej, okay, mam jeszcze jedną szansę, mam jeszcze jedną szansę. Mam jeszcze jedną szansę. Zostały trzy szanse. Ile teraz mam tych dźwigniek? Jeżeli jedną wykorzystałem, to każda inna już coś robi, tak? Klaunie głupi! Słuchaj, no zobaczymy. Tu, siedźcie tu. Dobra. Ta! Jest! Kubuś, otwarły się drzwi. Dobra. Jest, wyjdź tam, wyjdź tam, wyjdź tam. O kurde, wypuścił cię, chodź, chodź Bambus. Ja sprawdzę tylko, co by się stało, gdyby wybrać inną. A jakbym wybrał tą? O nie, to byłoby złe, to byłoby złe. O matko, musimy wejść teraz chyba dalej. Teraz chyba musimy iść dalej. Dobra. Jesteś. Dobra, tu się nic nie dzieje, tu jest jakiś... Dobra, tutaj też niczego nie otworzył ma. Otworzył drzwi. Okej, okay, nie ruszajcie, niczego nie dotykajcie. Jest, spokojnie, spokojnie, nie. Bambus, trzymaj się mnie, trzymaj się noga. Nie dalej, niż myślałem. No jesteśmy. To jest dobrze. Wykupcie sobie wasze bogactwo w nagrodę. O nie. To jest jakiś podstęp, to na pewno jest jakiś podstęp. Co się robi? Dobra, ja pójdę sam, trzymaj ich tu. Mat, Bambus, zostańcie tu. Ja pójdę sam. Kubuś, zostań. Bambus, zostańcie. To wygląda normalnie, to wygląda. Nie, no dobrze, dobrze. Tam. Spokojnie, pilnuj ich tam. Klaunie. Nie wołaj, taty. Jest, jest. Mam bogactwo. Mam bogactwo! Dobra, udało mi się! Marce, co ci się stało? Co to było? Nie wiem, jakiś wybuch. Wstawaj! Wstawaj! Już! A dobra! Masz tą rękę, wstawaj! O, dobra! Jakieś przejście się otwarło. Gdzie jest klaun? Nie ma go. O. Nie ma klauna, dobra. Okej, okay. Okej, nie ma go. Dobra, o. Chodźmy, chodźmy. Gdzie my jesteśmy? Co? Jesteśmy na cmentarzu. Co? To jest cmentarz. Jesteśmy nad... Marcel, co to tam jest? Rip Clown. Panuś Łajza, co? Penuś? Penuś Łajza? O co tu chodzi? 1800 teraz. On jest tam w grobie, on jest tam... Chodź tutaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mały, Kubuś, mały. Kubuś, co ty robisz? Co ty robisz? Wyjąłeś stamtąd. Matko święta, to się otworzyło. Kubuś, Kubuś, dziecko. Pilnuj go tu, pilnuj go tu. Dobra. On jest... O nie... O nie, on tutaj spoczywa normalnie. Kopnij, zobacz, że żyje! Nie! Kubuś, nie! Nie, Kubuś, ty... Dawaj! Tutaj są, tu są normalnie Kubuś, jakieś trumny, to jest chore miejsce. Dobra, chodźmy stąd. Chodźmy jesteśmy stąd, taki... właśnie. Musimy jakąś teorię wysnuć, ale to jest jakiś... Chodźcie. Bambus, Kubuś, chodźmy, gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie teraz... my jesteśmy? Ja poznaję tę drogę. My jesteśmy gdzieś... Matko, na wsi! Widoki. Tak, my jesteśmy na wsi! My jesteśmy na wsi! Chodźmy szybko! Chodźmy szybko do domu dziadka, może on nas przyjmie. Może on opowie nam historię jakąś o tym klaunie, co tu się w ogóle dzieje, o co tu w ogóle chodzi. Dobrze, że jesteśmy na wsi. Ty, tu jest grabarz! Tu jest grabarz na tej wsi. No. Okej, okay, chodźmy do domu dziadka i schowamy się tam i przemyślimy, co się dzieje. Ciekawe, chodź. Ciekawe, czy dziadek jest w domu. Tato! Chodźcie, tu jesteśmy bezpieczni. Co to była za chora przygoda? Co to było? Tato, jesteś w domu? O matko, słuchajcie. Moim zdaniem w tym mieście grasuje klaun, który kiedyś dawno temu umarł. Coś czuję, że zbliża się jesień i że zbliżają się mroczne klimaty. Musimy się zabezpieczyć. Nie wiemy, musimy mieć jakieś strzelby, albo jakieś pukawki, albo jakieś widły co najmniej. O kurczę. Dobra. Dokładnie. Dzisiaj spędzimy tutaj noc, a rano wrócimy do domu. Mam nadzieję, że Beatka mnie nie rozerwie, że trafi. Słuchaj, nigdy więcej nie prowadź swojej lęki na tego McDonalda. Nie, nie będę, na pewno nie.